mówiłam, że musi być logiczne. Logiczne. Dużo rzeczy logicznych. Bo już nikt nie chce w nic wierzyć, nawet w Boga. I właśnie ku temu to wszystko prowadzi, że już ten Babilon Wielki będzie zburzony jako imperium religii fałszywej. Będzie zniszczony, bo nikt w żadnego Boga wierzyć nie chce. Nie wiem, czy ty nie zauważyłaś, że właśnie te różdżki, te czary mary, nikt w to nie chce wierzyć. Ludzie to teraz tylko w mamonę wierzą, a to też ludzie. Nie jest modne, jest mentalność. Tylko się zaśmieca środowisko. Mentalność jest cyfrowa i nic innego nie ma. A właśnie, a dobrześ powiedział, mentalność cyfrowa. On zawsze mówi, Wiesław Gomułka dobrze zrobił, wszystkich wypieprzył do Izraela. I no, czystki. Bardzo dobrze zrobił. Słuchaj, to właściwie podpuścił Zachód, który miał za mało pchowców i dzięki temu drenażowi mózgu tej 30, ponad 30 tysięcy dobrze wykształconych osób wyjechało. Inżynierów, lekarzy, techników. I Zachód miał za darmo. No, nie musiał przecież kształcić. No. Także ja ci coś powiem. W Radiu Z, we wszystkich stacjach zawsze dużo audycji kiedyś było, że występowała wróżka i ludzie dzwonili, a ona wszystko mówiła. Teraz jest tego dużo mniej, prawie wcale. Ja w ogóle ostatnio jakoś tak nie spotkałam wróżki w radiu, żeby był program. Nie ma. Madame Pellegrini przecież ten mieszkała lata. No. Mieszkała Pellegrini, podobna do świni. No, także nie ma już tego w modzie. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś, bo ludzie, którzy nie są zaskakiwani od czasu do czasu, no to dlatego, że nie myślą logicznie. Tak. Angela Merkel nie myślała logicznie, a że jakoś tak będzie. Ale ja uważam, że na nią wykonano jakąś robotę magiczną typu kult budu. Ona się starzeje razem z Unią Europejską, razem ze zmianą mentalności. To jest, no tak, ale ona jest na topie jednak. Nie wiem, czy ty wiesz. Dzięki czemu? Dlatego, że ona starzeje się i dojrzewa myślowo, mądrościowo, razem ze wszystkimi. Jakoś jej to uszło i teraz się dużo zmienia, robią postępy, a nie ma wyjścia już z tej sytuacji. Ale ona otworzyła puszkę Pandory dosłownie. I nic jej nie robią, jak na razie nic jej nie zrobili. I otworzyła, ale ona o tym nie wiedziała i wszyscy, to wiedzą. Ona powinna przewidzieć. Mądry polityk przewiduje ruchy naprzód. Nikt nie przewidział tego, że religia, i nawet nie chcę w to uwierzyć, pomimo że świadkowie Jehowy mówią, że religia, nikt tego nie może zrozumieć. To więc od czasu do czasu jakaś wyskoczy z różdżką, jakaś wyskoczy z ręką. To wróżenie to już jest bardzo niemodne, a coraz więcej ludzi w ogóle w Boga nie wierzy, w jakiegokolwiek ducha i niedługo, to jak ta religia będzie skasowana, no to dopiero ludzie się ockną i to będzie wielkim zaskoczeniem, no, bo nikt nie rozumie tego. 24% Polaków chodzi systematycznie do kościoła, no. 1/4 tylko, a reszta okazjonalnie, z okazji świąt. Ale to szatan, diabeł działa podskórnie. To nie o to chodzi, że większość czy mniejszość, bo mówili o świadkach, że jest mniejszość. To nie o to chodzi. Diabeł działa podskórnie, że ci, którzy pójdą do kościoła i pod ołtarzem tam siedzą, to diabeł ich tak podejdzie, że ci są najgorsi. A no widzisz. Nie mówmy za wszystkich, to może część. No nie mówmy za wszystkich, ja mówię o metodach działania, że nam nie są obce metody działania szatana. No, no. Bo faryzejstwo, blik, no to można by moherową zwieść bardzo łatwo. I teraz tak, proszę ciebie, jak religia zginie? O świadkach na przykład piszą Jehowy, że Arabowie was tu przyjdą i wszystkich wymordują świadków. I teraz tak, ktoś, kto bardzo nie lubi, no, psychologicznie bardzo łatwo to jest wyjaśnić, to już to piszą nawet w internecie, że ktoś, kto tych świadków Jehowy nie lubi, to wszystkie diabły na nich posyła. I teraz tak, już Michael Jackson przegrał, bo nie wiadomo w sumie, kto go zabił. On nawrócił się na Arabów, na nie wiadomo w co. On był przez świadkiem Jehowy podobno.
ja mówię, że się nawrócił. To, że był, to nieważne. Jego wykluczyli, bo wariata nikt nie będzie tam tolerował. Świadkowie Jehowy nie są lizusowscy, nie są faryzejscy. A na czym to faryzejstwo polega, to zaraz ci powiem. Jak będziesz się podlizywała, ja się nigdy nikomu do jakichś Arabów czy kogoś, to oni ciebie przyjmą, ale ciebie szybko zniszczą. I tak, nie wiem, czy ty wiesz, że pod koniec swojego życia Michael Jackson co zrobił? No co? No nawrócił się gdzieś na coś. No tak, no nawrócił się. Na co? Na Świadków Jehowy. No. Nie. Ja, też nie. On był kiedyś Świadkiem Jehowy, jak ja była młoda i piękna. I on był wtedy Świadkiem Jehowy i były artykuły z gazet, myśmy to czytali. No, ale on przeszedł na islam. Nie, no bez jaj. A to ty tego nie wiesz? Nie, nie wiedziałam, nie mam pojęcia. Dlatego ci mówię, że nie wiadomo, kto go zabił tak naprawdę. Czy to Murzyn, czy ktoś inny. Bo... No jest to, ja, że to rodzinka, bo on miał jakieś długi i tak dalej, a jak już nie żył, to rodzina mu nie. Islam to nie jest kościół katolicki, to nie jest faryzejstwo, to nie są groby pobielane. Jeżeli ty się będziesz podlizywała, nawrócisz się na jakiś islam czy coś, to oni ciebie przyjmą, ale ciebie utylizują. Dlaczego? Bo nie lubią faryzejstwa. A tu żyjemy w kraju, że tak, ten temu rękę całuje w kościele, tu po znajomości, kto ma księdza w rodzie, mówią tego bida nie ubodzie. Także bym nie radziła robić tego z islamem, bo widzisz, Jackson już się podlizał, nie wiem, co on tam sobie myślał, ten Jackson. On może sobie myślał, że będzie miał lepiej. A w sumie to on nie miał lepiej, bo nie wiadomo dlaczego i kto go utylizował. No i tyle. Ja tylko powiem, nic tu do nikogo się nie podlizując, żadnego plusa nikomu, niczemu. A Świadkowie Jehowy tego nie robią. Nie podlizują się do nikogo, wręcz przeciwnie. Jak cytują 23 rozdział Ewangelii Mateusza, to tam o grobach powielanych cała studnia wiadomości i może informacji. Ja w ogóle się dziwię, że ludzie, którzy się kształcili, tyle studiów pokończyli, że są tacy ciemni, że czasem nawet w radiu wyskoczy ktoś i mówi: a ja zawsze pana z wielkim szacunkiem, darzę wielkim szacunkiem. Szacun. Ładnie, ale w tym wypowiedzeniu jest dużo faryzejstwa i dużo podlizywania się. A Arabowie tego nie lubią i ty zakrzyczałaś, chciałaś w tym momencie, co jest ważne. Arabowie tego nie lubią. Arabowie nie lubią faryzejstwa, podlizywania się, umizgiwania się i szybko zniszczą taką osobę. Nie lubią tego. Także nie wiadomo, kto tego Jacksona utylizował i tylko trzeba wiedzieć, że on przeszedł pod koniec swojego życia, przeszedł i on pojechał tam do tych Arabów, tam się filmował, tam deklamował, to, tamto, a oni nie lubią, jak ktoś bez pobudek takich, no tego też nie sprawdzisz, ale no wojna jest wojna, na wojnie nikt nie będzie sprawdzał, czy ty przeszłaś na islam z prawdziwych pobudek, czy nieprawdziwych, bo oni mówią: och, że u świadków to 30 tysięcy płacą za jakąś przeksztę. Ja mówię, nie ma żadnej przeksztry. Jak ktoś, czasem są ludzie, jak to my mówimy, wieczny student, to studiuje pół życia, no to wtedy gorzej ma, bo zanim on przyjmie chrzest, to przecież musi to szczerze przyjąć, no to ma coraz gorzej, bo jak ktoś, jesteś albo zimny, albo gorący, a jak jesteś letni, to Jezus powiedział, że wypluje ciebie z ust swoich. Jak ktoś tak pół życia będzie studiował, no to szatan dobrze mu tam w tę skórę wejdzie. A to tu, a to tam i ten człowiek już zgłupieje. To lepiej ty weź... To lepiej poznać prawdę szybko. Ja to 4 miesiące studiowałam i po prostu szybciutko potem przyjęłam chrzest, niczego nie żałowałam, ja wiedziałam, że to jest to. No, a jak ktoś tak będzie tu lelum po lelum, to będzie się zastanawiał. A grobów powilanych ci Arabowie nie lubią. Także wiesz, ty się możesz nawrócić,
Ty możesz tam... Na pewno nie na a oni ciebie po prostu utylizują. Słuchaj, Żydzi mnie chcieli indoktrynować, chcieli mnie do gminy, budzi się żydowska dusza, pierdu, pierdu. Ja się nikomu nie dam, nie muszę, nikomu. A oni i tak dobrze w nic nie wierzą, ci Żydzi. Jezusa zabili i takie postępy zrobili, że wszystkich by, wiesz, oni w nic nie wierzą. Czy ty tego nie zauważyłeś? No zauważyłam, oni tylko w mamonę wierzą. A jakiś tam Bóg był, coś tam na pokaz, już tego coraz mniej, bo właściwie to Żyd, to nie wiadomo, w co on wierzy. Ja nie mówię, że mam dobrze, czy ja się dobrze. To jest bardziej pytanie do trenera, kiedy... Bo tak, ten pójdzie katolik, pokaże, ja to wierzę w Matkę Boską. Jakwe nie wierzysz? No nie, ale jakiś tam Bóg jest. A Żyd co powie? No powie, Jakwe to gdzieś był. Jezus to gdzieś był. A gdzie żeście tego Jezusa schowali? Co żeście z nim zrobili? No to jedna Żydówka tu pisze w internecie, że wcale Żydzi Jezusa nie zabili. Ja mówię, jak to Żydzi Jezusa nie zabili, skoro Jezus sam był Żydem i że Żydzi Żyda zabili? To są przekazy historyczne. Ale ja rozumiem, że babka się obraziła, no bo, no, ale niestety oficjalnie, już teraz jest linia Mysia tu w Warszawie, to niech ona idzie do 10 sądów i nie wygra. Żydzi zabili Jezusa, koniec kropki. I to jeszcze jak zabili? Przyszli w nocy, żeby nikt nie widział, bo to nie wolno było tak. Prokuratorsko to przy świadkach, bez świadków, wszystko było bez żadnych procedur. Tutaj strażnicy było 30 parę punktów pokazanych, że nieprofesjonalnie to było zrobione. Wczoraj grano w grupach DG oraz I nowym liderem grupy D został... Faryzeusze to zrobili. ...z Gruzją 3-1 w grupie G pewne zwycięstwo odnieśli Hiszpanii... I to jest tak, jak ciebie podejdą, że Boga nie ma, też tym internetem podejdą. Tu jest... Bogiem jest internet. O, właśnie, właśnie. Wszyscy tego pochłonę kujemka, że się gapi... A nie wiem, czy ty wiesz, na co Żydzi wpadli. Byś nigdy nie pomyślała, że ty jesteś cieniem internetu. To jest rzeczywistością, to jest w internecie, a ty jesteś wtórną. No to Matrix? Tak. Matrix, nie Matrix, ty jesteś odbiciem. Klonem, awatarem. A Pan Bóg w internecie siedzi, to jest wieczka, to pierwsze. A kto to, Bill Gates to wymyślił? A nie masz no, a popatrz, jakie również nazwisko jednak też, no przez Gates to jest brana. No. Nie, nie ma tak, że to wiesz, oni powiedzą, że internet później był wymyślony. Żydzi myślą od końca, piszą od końca, alfabet mają od końca. Naprawdę? No, no po żydowsku Biblii, jak ja miałam, to ja musiałam odwrócić ostatnią kartkę. To tak jak u Arabów z tego. Ja Koran też kupowałam na Nowym Świecie, 40 też kupowałam, były kolejki, ale kupowałam mnóstwo nowych testamentów, nawet na kasetach. Ja tam wszystkie te babki brałam. To były babki baptystki, które sprzedawały. To były babki bardzo solidne, baptystki. Z nimi mogłaś o Biblii pogadać. Taka czarna jedna, druga też takie czarne, jakieś żydówki baptystki. No, takie miłe, niemiłe, jak się mogły, to ciebie mogło też obiecać. Byś coś tam chciała zajrzeć, nie to gdzie trzeba. A ja to ciągle do tej Septuaginty musiałam zaglądać, to pisma hebrajskie tłumaczone na język grecki, żeby po prostu mogli czytać pisma hebrajskie, nie po hebrajsku, ale po grecku. Tu jest Septuaginta, przekład 70. No przez Greka była kiedyś lingua franca. Wszystko wspaniałe. Przecież ja to wszystko znam, przekład 70, było 70 tłumaczy i oni tłumaczyli Septuagintę. A 70, bo to dla porównania, żeby to było... No. Tak jak mówią Świadkowie Jehowy, jak piszą strażnicy, to kilku braci modli się w różnym miejscu i oni potem publikują artykuł, piszą, modlą się.
chciał, żeby nie było różnic. Jeżeli są różnice, to coś nie tak. Modlą się, żeby duch strażnicy przewrócił się w literaturze, był prawdziwy. No tak, no, no, wiesz, no modlą duch. Cię o inwencję, no. Duch. O natchnienie. Jak napiszą taki, że ten sędzia, a ma brata pedofila, w Rumunii go aresztowali, to tu już jest no jakieś tak, no, zadymianie. Spalone, no. Tu nie ma logiki. Co ma brat wspólnego z bratem? No ale wiesz, jak się płotem rzuca, to zawsze to płoto zostawi. Nawet jeśli jest się spełnił. Takie nielogiczności, to nie mogą być takie rzeczy strażnicy, bo to nie jest zgodne z Bogiem. Bóg nie jest nielogiczny, Bóg jest logiczny. Bóg nie może być no, w średniowieczu, żeby więcej się modliła, to będzie lepiej. To główna prawda. Więcej to się może diabeł modlić pod figurą. No nie ma, że więcej. Albo modlisz się prawdziwie, zgodnie z intencją, właściwie się modlisz. To już musiała wcześniej te szkoły przejść. No to wtedy tak. Minęło 8.30 przed mikrofonem Krzysztof Kaszmarczyk. Dziś w Rzymie po unijnym szczycie dlatego zainteresowanych, nikt nie krzyczy na zainteresowanych, bo ona nie wie, ona dopiero się uczy. A tutaj ten Stasio przyszedł do roboty, ten Bielecki, dlaczego zaczął na niego wrzeszczeć? A czemu w kapciach, a czemu to, on tu siedzi, to trzeba wychodzić, to tu się nie śpi? No to więc wiesz, ten też ma swoją wiedzę i zaczął się stawiać. No, ale nie wolno krzyczeć na tych początkujących, bo to... No tak, nie wolno deprymować. Jeżeli żeś szukał faceta do roboty, to on może też tu wielu rzeczy nie wiedzieć i trzeba spokojnie, a nie krzyczeć, bo on zawinie się jak kurczaczek, ujęty nam się w dupie i cześć. Po środowym zamachu terrorystycznym w Londynie szef włoskiego MSW... Jest nieumiejętne, bo to nie może być nielogiczne, musi być logiczne wszystko. Dlatego też Żydzi robią, podchodzą, że w internecie to nawet nie oszuka się internet na kropkę. A Boga nie ma. No bo skoro tutaj internet jest taki dokładny, no nie ma pomyłek w internecie po prostu. Nie ma. No to Boga nie ma, skoro tutaj jest wszystko perfekcyjnie niedokładne. No Boga nie ma. Ja też kiedyś Mareczkowi dawałam, masz mi tu przegraj to na ten, a on mówi, no to co będzie przegrane, to nie będzie gorsze jak na taśmie, że tu szuk. Tam nie ma, to jest wszystko jedno na jedno się przekłada. Ja mówię to tak, ja mówię, dobra, ja wiem, że to jest w internecie, ale przegraj mi to. Natomiast w telefonie, jak coś tam się przetego, to już coraz gorsze. A w internecie jest telefon podłączony do internetu, to dobrze. W internecie to nie ma pomyłek. To, co się przegrywa, Kopia jest taka sama jak oryginał. Tam nie ma czegoś gorszego, że coś szuka. Jakaś kreska dojdzie z Chiny, nie ma. No to właśnie dlatego udowodnili, że tego Boga nie ma. Bóg jest niepotrzebny, a Bóg to był kiedyś i to była nieprawda. O, i tak diabeł robi, podchodzi pod sam ołtarz. Także ten, kto będzie się podlizywał, to wiesz, Arabowie nie lubią faryzeuszy. Znaczy, to są religie pokrewne, nie lubią faryzeusza, ale diabeł zrobił tak, że oni się tylko kłócą. I też Żydzi z Samarytanami też nie rozmawiali. I Jezus nie powinien był z tą Samarytanką rozmawiać, ale powiedział do niej, daj mi pić. A ona mówi, no widzę, żeś prorok, bo powiedział jej, że miałaś 5 mężów, a ten, który teraz jest z tobą, nie jest twoim mężem. A ona mówi, widzę, żeś prorok. I pobiegła tam do wioski i 5000 ludzi dało się nawrócić. No przez jedną kobietę, bo ona szczerze to zrobiła, ale Żydzi z Samarytanami nie rozmawiali, ale Jezus nie robił różnicy,
Bo ta katoliczka Mocharowa powie, o, tam cyganka do kościoła przyszła, chodźmy ją wypędzimy, no bo katoliczka, a cyganka, to nie może sobie pozwolić katoliczka, żeby cyganka tu się modli. A Jezus tego nie robił tak, nie myślał tak. Do Samarytanki powiedział, daj mi pić i od tego zaczął dyskusję. No i ona pobiegła i się tam nawróciło, chrzest przyjęło wręcz, bo to był taki żydowski chrzest, parę tysięcy ludzi, tam 3-5 tysięcy ludzi, bardzo dużo, już tak mówię to symbolicznie, że bardzo dużo przez jedną gorliwą tą osobę. Ale Jezus ich miał Ducha Bożego, Ducha Jachwę. Bezpośrednio jeszcze miał ducha jachty. To jakaś rycza na wdowa. Wykończyła, tak. Zanieździła. A bliżej Arabów oni mają więcej. Jak masz w magazynku więcej, Marek powiedział, to słowa nie wolno. Cukier jeść nie prosi. Kilkudziesięciu lat gospodarki zmieniły się na tyle mocno, że światło słoneczne ma zdecydowanie mniej. Ja to sobie uświadamiam, ale ludzie tego nie rozumią, że Babilon wielki nagle zniknie i ludzie nie będą widzieli, o co chodzi, że jak to, no nie możecie chodzić na tę mszę. Bo tak, tylko zamieszanie, tutaj Arabowie atakują, tu się wykłócić. Nie możecie chodzić, bo są jakieś dymy. W ogóle Boga nie ma żadnego, nie ma takiej potrzeby i zamknięte jest muzeum. Wiesław Przybyłowicz jeszcze jak będzie żył, to będzie mógł do kościoła pójść jako do muzeum. Tam stawią czołgi i powiedzą tak, przekują miecze na remiesze, jest napisane w księdze Izajasza i w ONZ też, bo oni to wzięli z księgi Izajasza i specjalnie, żeby to było coś z Biblii. Tu nie ma wojowania żadnego, Boga nie ma i nie był potrzebny. Niepotrzebnie, żeście się tu modlili i jest muzeum. To ludzie będą wściekli, ale no zobaczymy jak to będzie. To jest wielka tajemnica, to tylko diabeł. Także już z różdżką nie wyskoczę, bo nawet nikt nie będzie chciał. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mieli szansę na przekształcenie. A ta Janeczka taka, Mareczka przychodziła. A co ty w duchy wierzysz? Uniwersytet Warszawski zainaugurował w tym tygodniu działalność swojego. Ja mówię, Janeczka, słuchaj, nie nawrócisz go, bo on jest strasznie tępy. Instytucja oferuje mikrogranty oraz warsztaty i szkolenia. On wyprzedził już studenci, doktoranci oraz o dwie epoki tutaj wszystko. Tak jak ta Jaśka poszła taka mingoć na Górskiego, jeden do stomatologa i siada na fotel, a on mówi, pani wyprzedziła XXI wiek, bo pani ma wszystkie mleczne zęby. Nie, no, niemożliwe. No nie niemożliwe, tylko możliwe. Nasza Joanna. No tutaj jej matka szyła biustonosze na tym przyczółku. Tak, a ona była jedynaczką. Była tak dopieszczona, że po prostu ciągle miała jakieś spory. Dostosowana na wszelkie projekty studenckie. Czy to będą słowniki cyfrowe, czy hodowle komórek macierzystych. Często nauki humanistyczne i społeczne nie widziały. I ona to uczyła się u tej siostry Wiktorowskiej na Czerniakowskiej na fortepianie i tak grała, a potem ja mówię, chodź Asia, na ten chór pójdziemy. Tadzio Fonderski prowadzi chór, a ten Tadzio mówi, ty słuchaj, ona ma niewyćwiczony alt. Witamy siostrę, siostro masz niewyćwiczony alt. Ona tak śpiewała z sopranem, fałszowała altem i ten brat nie wiedział, co ma powiedzieć. I ona po prostu przestała grać na tym fortepianie, a ja mówię, chodź Aśka, poczekaj, ja pójdę do tej siostry. I ta siostra mnie uczyła grać na dwóch rzeczach. 250 zł płaciła miesięcznie. Na fortepianie uczyłam się grać i na gitarze. I ona taka staruszka, podobna do Agnieszki Osieckiej, a ja mówię, siostro, na taki wygląd staruszka z gitarą.
No nie mogę zrozumieć. Ona mówi, no ja jestem po konserwatorium, to ja przecież muszę wszystko. To ty umiesz na fortepianie nawet? Tak. Umiem taką jedną piosenkę ci zagram, ale wiesz. Laskotek na płotek? Nie. Takie lepsze. Wiesz, umiem grać, ale wiesz. Ale moje palce były za drobne na fortepian. A to Batek by się nadawał, bo Batek ma palce jak kosmita. Ja mówię, siostro, zobacz. I ona wychodziła do sklepu o 7, ja tam zostawałam i godzinę i tam musiałam ćwiczyć do praca domowa, no bo przecież fortepian u nauczycielki. No to i tak ona przyszła ze sklepu i ona i tak mówi, no nie no, ja mówię, zobacz siostro, ja mam po prostu małe palce i nawet na gitary nie, ale gitara to już trudniejsza, łatwiejsza, no to, ale fortepian nie, no gdzieś on. No, ale na gitarze to puszczą. A tak, ale jak ktoś długo gra, to gruba jak u dinozaura skóra. To jest Zbyszek, wiesz, umie grać i on ma właśnie tu grubą. Ale jeszcze barę biorą, tu jeszcze trzeba mieć taki duży palec, by to przez cały ten i tutaj sobie... Godziny, jak nie dziesiątki godzin pracy. No ale można takie ala napastki, nie? No jest męczarnia, na gitarze grać, to boli wszystko, jest męczarnia. To się człowiek nastawia psychicznie, oczywiście zagra, ja sobie bardzo dużo wszystko przygrywam, ale nie lubię tych barę nic, bo to wiesz. A mnie to się te cymbałki podobają. A cymbałki też były. No, takie śmieszne i tak, ale tak dynamiczne. Mam zdjęcia i jak na flecie gram, się wszyscy gapią. Cymbałki. A mnie się też ta pletnia pana podoba. No. Takie taki starożytny, jak piękny ma, zniewalający dźwięk, szczególnie jak to było po południe fauna Kamila Saint-Saensa. Dużo obrazów, plakatów, zarówno na korytarzu, jak i tutaj we wszystkich salach. Mamy koce na krzesłach, pufy, bardzo różne formy siedzenia, to jest też dla nas ważne. Także świadkowie Jehowy zawsze mówili o upadku Babilonu Wielkiego, ale to przecież nie był czas, żeby ten Babilon upadł i ludzie nie rozumieli, o co chodzi. Jest w księdze Daniela takie coś bardzo ciekawego, że Daniel mówi do Boga tak, Boże, jakiś jest koniec tych rzeczy. Wyjaśnij mi to, ja nie rozumiem, co pisze. Co pisze od ciebie pod natchnieniem? Wyjaśnij. A Bóg mówi tak, idź Danielu, zapieczętuj te słowa, zamknij tę księgę, aż do czasu ostatecznego. Wielu przyjdzie, będzie to badać i wzrośnie poznanie. Czyli z tego wynikało, że Daniel nie pisał dla siebie. Tylko było to spisane, to co było w danym momencie, wtedy co dotyczyło Babilonu, 539 rok, że tam miał zdobyty być Babilon i że Żydzi mieli wyjść po okresie 70-letnim niewoli i żeby odbudować z powrotem Jeruzalem, która a propos i tak w roku 70 była zburzona, święte miejsca, wszędzie poganie weszli, wszystko spalili, no bo Jahwe tak chciał, bo oni bałwochwalstwo uprawiali i straszne rzeczy, prostytucja świątynna, no to się sprawdziło. A w Koryncie, te słynne cudy Koryntu, tam jak były ubogie Greczynki, to one mogły, tam mieli bodajże przez rok służyć. Muszę ci powiedzieć, że Żydzi w niczym nie ustąpili Koryntianom, byli gorsi. No nie, własne cudy do nieżony. Bo dolina Ben-Hinnoma, wysypisko śmieci, gdzie ogień się wiecznie pali, wzięła się stąd, że oni kiedyś, Żydzi, na wzór pogański, gdzieś coś podpatrzyli, składali w ofierze synów i córki. I potem było, jak na przykład taką Magdalenę chcieli ukamienować, to najpierw by ją ukamienowali, a potem by jej ciało wyrzucili do tego wysypiska śmieci, bo Żydzi nie mogli wyrzucać żywego człowieka, no bo to już było całkiem. Ale samo ukamienowanie to było czymś potwornym. A z kolei ten, no,
Asyrii, no też kult Boga Baala, to w gruncie rzeczy, to nie wrzucano dzieci Bogowi tam do tego gorącego pieca, tylko słuchaj, to był taki pozór dla gawiedzi, bo to tak naprawdę to rodzice z ubogich domów oddawali te dzieci pod opiekę świątyni i dokonywano później selekcji, no bo te dzieciaki wpadały w taki rodzaj największy podjeżdżalni i które no, były mniej zdolne, no to uzyskiwały takie wykształcenie rzemieślnicze, no kto miał tam inklinację na przykład do wojska, no to stawał się żołnierzem, no kogoś tam na urzędnika i dzięki temu no taki chłopiec miał szansę no, na godziwe życie. No. Natomiast to tylko tak wyglądało, że te dzieci wiesz, są wrzucane w polskie rozwiązania eksperymentalne, no chcielibyśmy również bardzo głęboko zbadać, jak funkcjonują. I po prostu to miejsce było zamienione na Dolinę Ben Hinnoma, bo przeklęte miejsce z tego powodu, przeklęte jako wysypisko śmieci i Biblia mówi tak, gdzie robak ich tych trupów, robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Ogień był wieczny w tym sensie, no wiadomo, że tego nie ma wysypiska, ogień nie pali, wieczny, bo on oznaczał zniszczenie wieczne. Jak tam wrzucono trupa, ale jeszcze inaczej, nie, jak wrzucono trupa, to on został wcześniej ukamienowany, wyrok wykonany i za co? Czyli, że to była druga śmierć tak zwana, bo w Biblii ogień jest symbolem drugiej śmierci. Że społeczna, że nie, już nie wyjdziesz z tego. Nie ma, już po prostu zmartwychwstanie ciebie nie dotyczy nic. Bo ciała nie ma, to nie zmartwychwstanie. Ale nie o to chodzi, że to ciało, że wyrok był wykonany za coś. Że świadomie, to Biblia to tłumaczy, że ktoś, jeżeli robi coś świadomie, to nie ma wybaczenia. Jak ja kiedyś spotkałam na wsiach badaczy, żeśmy weszli, o jak fajnie zebranie będzie, krzesła stoją, mównica. I on mówi, że Adam będzie z martwych wzbudzony. Ja mówię, o to już jesteśmy chyba u jakichś badaczy Pisma Świętego. Ja mówię, proszę pana, Adam to dobrze widział co robi, że zgrzeszysz to umrzesz. My nie mamy nic więcej do powiedzenia. Zgrzeszysz to umrzesz. I śmiercią śmierć była, dlatego, bo on świadomie zgrzeszył. My jesteśmy potomstwem Adama i Ewy. I my czasem grzeszymy, to Bóg bierze poprawki. A u niego nie było poprawek. U niego nie było poprawek. On był doskonały i już go nie ma. Jest po Adamie. Ale my mamy jakieś szanse, bo my jesteśmy... I Bóg się zlitował, po to ten Chrystus przyszedł. Nie dla Adama, tylko dla jego potomstwa niedoskonałego, które czasem grzeszy, bo nie umie inaczej, bo się rodzą ludzie grzeszni. Natomiast Adam był od razu doskonały i dlatego już nie... I stąd ten symbol wiecznej śmierci, że jak ktoś odnośnie ludzi, którzy tak jakby Adam grzeszą świadomie, bo wiedzą, a grzeszą, to śmierć druga oznacza już śmierć bez wyjścia. Natomiast śmierć jako taka u Żydów nie była śmiercią, tylko... Oni wierzyli, że człowiek zasypia. No tak, że powstanie z matki, dlatego na siedzącej kowano z kijem w ręku, żeby przed bojami pierwszyć. No dlatego jest powiedzenie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czyli sprawiedliwi, którzy wstaną, to tacy, którzy już mają plus u Boga, bo ten plus mieli. No. Natomiast niesprawiedliwi staną tacy, którzy grzeszyli nieświadomie i być może nawet zobaczymy Hitlera, nie wiadomo kogo jeszcze. Nie można tego powiedzieć, to wie tylko Bóg. I po prostu zobaczymy pewnych ludzi niesprawiedliwych, którzy jeszcze przez ten 1000 lat, ale i krócej, będą mieli otwartą kartę, że będą się mogli poprawić i dobrze wpisać. Jeżeli tak, osiągną życie.
życie wieczne. A jak nie, to umrą wtedy śmiercią drugą, bo to jest świadomie. I za świadome grzechy umrą śmiercią drugą i nie będzie wyjścia. Czyli, że u niektórych ludzi nie wiadomo jeszcze, czy oni umarli pierwszą śmiercią, czy drugą. A to jest różnica. A Żydzi zawsze wiedzieli, że ta pierwsza śmierć, jak umiera, to zmartwychwstanie i że będzie żyć. Także jak taki ktoś, jak Łazarz umarł, no to Jezus powiedział, że on śpi. Idę obudzić go ze snu. Czyli, że śmierć to jest tylko śmierć. Bóg po to odesłał Jezusa Chrystusa, żeby tę sytuację śmierci naprawić, bo katolicy wiedzą i przyjmują, że Bóg po to stworzył, żebyś ty umarła. To jest błąd szatana. Jeden z pierwszych błędów szatana, bo Bóg nie po to człowieka stworzył, żeby człowiek cierpiał i chorował, bo to już jest błąd założenia logiczny. No, to są te różnice. A, tak miało być, a urodziłaś się, to zdechniesz i się łopatą przez tego. Dochodzą do tego też obrzydliwości wszelkie. A mówią o tym islamie, a że to bardzo dobra religia, a potem tacy Arabowie się znajdą, co terroryści. No ale to nie ma nic wspólnego. Prawdziwy islam się od tego odcina. Natomiast w kościele też ksiądz katolicki mógłby się odciąć od tych, którzy źle go reprezentują, bo pod figurą się ksiądz modli, a tam się dalej lud podli. Właściwie to stoimy, patrzymy. Moja reakcja była taka, że jak spojrzałam, że te osoby... Także te Żydki tutaj mówią dużo, a że tam dużo tych wśród księży pedałów, a że to to, a że to tamto. Znudów, na co takie ma do roboty? Wyklepie parę z dobaci. No ale chodzi o to, że ci oko przymrużają. Ksiądz oko przymruża. No mówię ci, że ten Zelenski jest na Facebooku, ma zdjęcie z Rydzykiem, i on, to jest jego zdjęcie wzorowe. A, co tam, on tam jak przygłup. Tak, kiedy on się nie pisze, to to wiesz, nawiedzony widać, że no, ale przepraszam bardzo, bo tak naprawdę, gdyby ksiądz Rydzyk wiedział, o co chodzi, to chyba by dawno zastrzegł. Taką nerwowość, pojawiła się policja z wielkimi, nie wiem, karabinami, nie mam pojęcia, nie znam się na broni, ale nigdy nie widziałam dużej broni. Ale powiedzmy, że każdy ma nadzieję. I oni bardzo głośno krzyczeli, że mamy się ruszyć i się wybielić. Całe helikoptery, no to był wtedy moment, kiedy no ja osobiście się rozpłakałam, bo nie wiedziałam. A będzie taka kumareczka, że sąd puści, a prokurator po dwóch latach, prokurator powie, że nie. I po dwóch latach w końcu wezmą, musi odsiedzieć te dwa lata. Podobno błyskawicznie. Przejechał człowieka, przepraszam bardzo, 0,6 alkoholu, to z tego, że tam ci byli pijani. Też. No, ale to kierowca. 0,6 alkoholu. Musiał odsiedzieć i koniec. To była dosłownie chwila. Zmienił się dla ciebie ląd. Teraz on tutaj, wiesz, jak ktoś, ja tam nie mówię tego, ale on jest tak wściekły. Nie ma czegoś takiego. Wiadomo, że z bieda chodzi po całej Warszawie, rozgaduje, że on siedział dwa lata w więzieniu. Ale nie można. Prawda boli. Trzeba zostać w domu, bo mam się bać i nie wiem. Trzeba żyć dalej, tak? Ja mówię, jak ty będziesz kłamał, to ja będę mówić prawdę. To były jakieś takie wspomnienia i od razu mi się przypomniał ten widok. Aczkolwiek nie było żadnego strachu i tak dalej. A teraz macie wrażenie, że jest jakaś inna atmosfera, czy ludzie nauczyli się żyć z tym, wiecie, zagrożeniem gdzieś tam z tyłu głowy? No, Londyńczycy chyba już nie pierwszy raz mają okazję niestety zetknąć się z Żydkiem, więc ja tak porównując pierwszy dzień, który przyleciałam, drugi, który mi się stało, nie widzę żadnej wizji, szczerze mówiąc. Ci ludzie wyszli na ulicę, tak jak powiedziała premier May, wyszli, poszli do pracy, poszli na ulicę i żyją dalej. I tak staramy się robić, jest już hashtag, tak? Ale w Francji jakie na ulicach? Żyjemy dalej. Pochody. Ale
Precz z Arabami, precz z Arabami. No wiesz, no po tylu zamachach to się mówią. Dlatego oni przez tą politykę liberalną w swoich nowych kolonii, to oni też od lat mają problem. Bo praktycznie ten wojujący islam to się narodził w slamie. Będą ich bić, no i tak zabijać. No to młodzież niewykształcona, bez szkół, bez pracy, sfrustrowana i podatna na te hasła, wiesz, reakcjonizm. To się wszystko wykształciło właśnie w bezbożnej klatce. Ale izraelską kulturę zna wielu Polaków. Festiwale żydowskiej muzyki, tradycji czy kuchni organizowane są w Warszawie, Krakowie i innych miastach już od wielu lat. Polacy kojarzą Izrael także ze świętymi dla chrześcijaństwa miejscami, Jerozolimą oraz Betlejem. Ale Izrael chce pokazać, że nie jest tylko krajem kojarzonym z tradycją, zabytkami czy Holokaustem. Izrael jest bardzo dynamicznym krajem, jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, z bardzo młodym społeczeństwem, z mnóstwem startupów. Nie wiem, czy korzystacie w Polsce z Waze'a, czyli aplikacji do nawigacji w telefonie, ale Waze został stworzony właśnie przez Izraelczyków. Waze was created by Israelis. Mówi Simon Rodan Benzaken, szefowa Europejskiego Biura AJC, która otwiera swój oddział w Warszawie. Organizacja będzie działać głównie z dyplomatami i organizować konferencje. Choć ma swoje korzenie w Ameryce, chce pomóc izraelskiemu rządowi zmienić wizerunek kraju i włączyć się w kampanię prowadzoną przez izraelskie władze od kilku lat. Jednym z jej przykładów była wystawa Open a Door to Israel. Multimedialna ekspozycja, która w ubiegłym roku gościła w Polsce, pokazywała codzienne życie mieszkańców Izraela, kulturę i nowoczesność. No i chyba nie wiem, czy nawet byłam na tej wystawie. Rodzinowym świętującą tak jak każda izraelska, polska czy włoska rodzina. Kiedy na takie ciekawe, że... nową rodzinę. Tu z kolei rodzina gruzów przy popołudniowej herbacie. Opowiadała przed rokiem dyrektor wystawy Zawi Apfelbaum. Wspominają religiozne je żydzi, swoją żydzi. I to tak się szybko zmieni, że zobacz. Wielu mieszkańców jest na przykład Maratończyków. It starts only between 10 and 15 years ago. Zaczęło się 10-15 lat temu. Dzisiaj widać ludzi biegających w parkach na wybrzeżu w Tel Awiwie. W Izraelu jest też religia będzie zakazana. 200 kilometrów. W czasie tych biegów widać, jak wzrosła liczba osób uprawiających ten sport. I nawet po tych Arabach widać, że taka ciemnowka, że to wariata nie powstrzymasz, leci się kierunku. A dlaczego? No bo wreszcie coś znaczy przez 5 minut, oto no ma poczucie przynależności do grupy i celu. Też. Ale ja ci coś powiem. To małe firmy, które starają się po prostu ułatwiać życie. Na przykład jak siedzę za Radką w bibliotece, ona jest sama, nie ma grupy. I skąd ja mogę wiedzieć, co jej odbije? No nie, ale ona jest w tym chacimie. Tak. Młoda taka... Taka przytuszy, tak się poprawia, tego zostawia komputer, sobie idzie na 15 minut, zostawia, widzi, że ja siedzę, idę swoje te rumpele i tam idzie, potem wraca kilka razy. No to studentka. No studentka, to ja mówię o studentce. Stąd, jak mówi Simon Rodan Benzaken, decyzja o otwarciu biura w Warszawie. Taka się dobrze czuje tutaj w Polsce, wie, że ludzie dobrzy, normalnie, wiesz, jak nie podchodzi. Większość amerykańskich Żydów ma swoje korzenie właśnie w Polsce, także odegrało rolę. Informacje dnia po 9:30, konfrontacje idei dziś o asymilacji imigrantów. Witaj u siebie. No, powiedział, że na Politechnice studiuje. No. Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie porażę się dobrym uśmiechnął! Wysiaka, wygrałem!
Idź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na diety, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opłucy figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik to ogólnie prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Dostępny w aptece. Poczuj wolność. Niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Marathon Pacific już na ciebie czeka. A wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd cię zaprowadzi. Czekamy na ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Agencja Muzyczna Polskich Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. 6 tysięcy za metr kwadratowy mieszkanie, a tam ta druga firma 7 tysięcy. Na tej poli? To jest wymowo, to już lazurowa skręca, ta lazurowa. Ja wczoraj, wiesz, to było tak koło 8, o 8. I tak się tak przestraszył, że atakują. A to prawie z drugiej strony ulicy chodził, jeszcze pracował ogromny żurał, dźwig i taki cień szedł, że po prostu tak myślał, że to coś tu się wali. No daj spokój, no to tam masz horory jeszcze. Horory! Bo tam... To niby spokojna praca, tu się adrenalina podnosi. Ja ci coś powiem, tam jest taka budka teraz przy samej bramie, ta brama jest metalowa i jak taka wjedzie ci krowa, to dudni. Myślałem, że co to jest? Ale 40 betoniarek jak tu wjeżdża, czy coś? To jest kolos. Poza tym wjeżdżają kolosy po piach. Ogromny ten. Potem przy wyjściu mówi ta kurwa, zobacz, on strząkuje ten piach w samym wyjściu. Zobacz, tutaj nam. Potem koparka przyjechała zabierać ten piach. Jest pełno roboty, bo nie może wyjechać z szczubatym tym, bo mu się porozpieprza po Warszawie piach. Rozumiesz? Kara. To nie jest tak, o, że sobie piach wywieźć. Jeszcze przed 10. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały podwaliny pod przyszłą Unię Europejską. Przywódcy 27 państw... To się nazywa firma Łódź-Bud. Jakoś śmiesznie. Dupie Gród. Łódź-Bud. Pewno od nazwiska właściciela. Łódź-Bud. Przyjęcie przez wszystkie państwa. To 6 tysięcy za metr, a tam facet mówił, że 7 tysięcy, że są jeszcze drożsi, ale mówi, że ten Łódź-Bud szybciej się buduje, szybko się buduje, tu moja córka będzie mieszkała. Ja mówię, widzi pan, no. No za bardzo nie może ktoś wejść przez tą bramę nawet, bo zaraz krzyczą kierownik, że coś tam się, ktoś wszedł. Dokument komentowali w Polskim Radiu 24 goście. 7 tysięcy za metr kwadratowy. Ja mówię, że to człowiek całe życie pracuje, pomieszka 2 lata, rak go chwyci. Do widzenia na tamten świat. Wiesz, rodzinka się pożywi, łapki się spotykają nad stołem, jest. Ja to nigdy nie lubię tak, wiesz, dla łapciuchów. Po prostu staram się być osobą uczynną społeczną. Nie, przydatną też, ale tak, żeby ktoś po mnie miał korzystać, a ja, wiesz, całe życie będę zbierać, będę pracować i pięć minut pomieszkać, to nie ma sensu. Czasami lepiej być niż mieć. A ludzie się zabijają. No i o co? O kolejny samochód, nie wiem, Ale to są ambicje religijne też. Dlaczego ludzie idą do kościoła? Idą do kościoła, bo sąsiadka. Ale on, jak ci powiedziałam, wcale nie musi wierzyć. Tacy grzesznicy chodzą. Oni chodzą, żeby ich sąsiedzi widzieli. I choroby mają wewnątrz
taką, że on wcale w nic nie wierzy, ale chodzi jeszcze jako neptyk. Chodzi, bo chodzi. I dlatego tym łatwiejszą rzecz do wykonania diabeł będzie miał, te religie pokazuje, to jedni bardzo szybko przytakną, a drudzy będą walczyć. Że to jest... Nie wiem, czy ty wiesz, że już religię katolicką dawno chcieli zniszczyć. No przecież Napoleon... Ale mówili o masonach 300 lat w Polsce, się tu szamocą w tej Polsce. Morawińska zrobiła wystawę masoneria, masoneria. Ja mówię, patrzcie, masoneria, a tu podwyżki od razu przy masonerii. No przecież ten... Ale diabeł to tak rozplanował, że oni w ogóle chcieli teraz, jak był atak na Radio Maryja, no to przecież oni chcieli zniszczyć potem religię katolicką. Tu jest Unia Europejska, wchodzi mentalność cyfrowa, w Boga wierzyć to niemodne, bo i po co głupia jesteś. Tak chcieli zrobić, a że teraz szydło kręci pod tym, no to linia Mysia to teraz dobrze dla Kościoła, dobrze. Jak to mówią, zloty i upadki, przed upadkiem zloty. Chętnie bierzemy udział we wszystkich tego typu inicjatywach, które wzmacniają polską rodzinę, mówią o ważności. Biblia mówi o tym Babilonie Wielkim, przecież Babilon Wielki to był perłą królestw. A więc skoro Babilon był perłą królestw, to niemożliwe, żeby on tak nagle, a stało się nagle, dokładnie jak prorok Izajasz 200 lat przepowiedział wcześniej. Perła królestw, Babilon przestał istnieć. No to nawet źle powiedziane, że przestał istnieć. Był zabity, był pokonany nagle. Uczta Baltazara, strażnicy na murach piją. A tu dzidą w tyłu dostał wojska medoperskie. Weszły suchą nogą, bo to fosy skierowane, woda do pobliskiego jeziora. Suchą nogą wojska przeszły. Bez przeszkód, bramy otwarte były, zdaje się nawet, nie wiem jak to tam było, ale nieprzyjacielskie wojska dostały się do środka, wszystkich pozabijali, tego króla zabili w trakcie uczty Baltazara, Dariusza. A to ręka pisała i zaraz od razu wpadli i zabili, no, w jednej sekundzie. I twoje królestwo okazało się lekkie, niesprawiedliwe na krwi i zważone, lekkie, oddane medom i persom i od razu śmierć. Niestety. I po prostu nikt nie pomyślał wcześniej, tak jak Angela Merkel nie spodziewała się niebezpiecznych uchodźców, tak Babilon Wielki, starożytny Babilon, nie spodziewał się klęski, bo to przecież kiedyś jak mocarstwo światowe było, to było nie 5 lat, ale 1000 lat na przykład było. To przecież 1000 lat to ile to pokoleń? I wszyscy ten hołd lenny dla nienorda, nikt się nie spodziewał, że tu coś runie. A tu pijak, jak tu się oprze, to tu może coś, ale to jest tylko dekoracja, proszę Państwa, to nie jest jakieś... dźwig waryński. Zostanie złożona w kwietniu arcybiskupów praskich w katedrze świętych Wita, Wacława i Wojciecha na Kopczach. Także warto, proszę Państwa, zgłębiać Biblię, bo tam jest bardzo dużo logiki. Przede wszystkim, jakby tak rozpatrywać Biblię, jest bardzo dużo logiki. Natomiast archeolodzy, proszę Państwa, były takie wypowiedzi, jak kopali tam w Iraku, w ziemi, to gdy mieli coś nie tak, niedokładnie, nieścisłości, to dawali pierwszeństwo Biblii. Otwierali Biblię i czytali, że tam był tunel Sedekiasza. Dostarczał na przykład o Jeruzalem, jeśli mówimy. Dostarczał wodę. Był bardzo głęboki i bardzo długi tunel. To trzeba było wszystko wiedzieć, gdzie co było, koło czego. No bo to było ważne. A Państwo myśleliście, że co, architektów nie było? A piramidę kto zbudował, że nawet teraz nie wiedzą, o co chodzi?
USA przed zagrożeniem ze strony Korei Północnej. W zeszłym roku Korea Północna przeprowadziła 2 próby nuklearne i 24 próby rakiet balistycznych. W tym roku Pjongjang... Także państwo zobaczą, ludzie się uczą, ale właściwie tę wiedzę wykorzystują i przeciwko sobie, bo jak on wyceluje rakietę w kogoś innego, no ten ktoś inny w niego z kolei rakietę. I tak... idzie. Miejsca pracy milionów osób na całym świecie w najbliższy czwartek mogą być zagrożone ze względu na postępującą komputeryzację i zastępowanie ludzi robotami. Według najnowszego raportu sporządzonego na ten temat ten problem szczególnie będzie dotyczyć Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 15 lat 38% stanowisk pracy mogą zająć roboty lub urządzenia ze sztuczną inteligencją. Tak, także już proszę państwa będą mieli ludzie won z pracy. No, tam to nie ma się zlituj. Wypierdalać i też niby ten Bóg tam tego ściały mają, ale... Przez automatyzację zagrożonych jest aż 61% miejsc pracy. A ja dopracuję tutaj ten, bo rzeczywiście 10 lat wystarczy, ale to ciąg ala long jak się pracuje. Automatyzacji zagrożonych jest 30% stanowisk pracy. Ciąg ala long. A potem co wiesz, te 15. Od 12 do 20 w 93 centrach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomagają rozliczyć się z fiskusem. Trwając od wczoraj, akcja jest organizowana w 72 miastach w Polsce. Arkadiusz Augustyniak. Rzeczniczka Izby Skarbowej w Warszawie Ewa Szkodzińska tłumaczy, że z pomocy pracowników fiskusa można skorzystać przy okazji zakupu. Specjaliści z zakresu pracy dochodowego osób fizycznych, pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na państwa i pomagać rozliczać PIT za 2016 rok. Wypełniamy wszelkie deklaracje, wszystkie załączniki, rozeznań, pomagamy rozliczyć ulgi podatkowe. Ewa Szkodzińska przypomina, że chcąc uzyskać pomoc w rozliczeniu PIT-a, trzeba przynieść niezbędne dokumenty. Dowód osobisty, wszystkie dokumenty. Dokumenty uzyskane od płatników, na przykład PIT-11 uzyskane od naszego pracodawcy. Jeżeli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to prosimy, aby przynieść również dokumentację potwierdzającą możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Potrzebna jest także kwota przychodu z PIT-a składanego w ubiegłym roku. Jest to jedna z danych identyfikujących podatnika. A czas na rozliczenie się z fiskusem ma do 2 maja. O! Także Augustynia, Polskie Radio. Co? No i jak tam wróciłeś z tego szpitala? No, ja przyjechałam normalnie, teraz 523. To więc wiesz, spać to jak wypijam 2 kawy, to po co mam spać? Nie ma co tu spać. Arabowie atakują i tu trzeba wiesz. No. A tak, właśnie, musisz bronić, bo wiesz, ty jesteś ta linia broniąca. Na co jesteś w domu, czy nie jesteś? No. A która jest godzina też właściwie pierwszej? 9. No 9, no to co? No zaraz, zobaczymy. No, poczekaj. 9:10. No. No czasu. Poczekaj, zaraz. No to co? Tam zakończyłeś tą sprawę, czy nie? Ja mam tą kopertę. No to ja ci przesyłam dane i miałeś te dane już. A widzisz, no a napisałeś, że dostałeś. No jest SMS od ciebie, że otrzymałeś. Że otrzymałeś, a ja wcześniej ci wysłałem. Aha. I teraz jest tak, że jak się wysyła SMS, to jest gwarantowane na 100%, tak jak się przesyła film, to jest 1:1, że to doszło. I to doszło, bo ja ci pokażę, a ty nie czytasz po prostu. No. Nie o to chodzi, twoja, tak. To będziesz teraz w domu, to ja przyjadę za pół godziny. No, no to weź otwórz ten, ja wezmę tę kopertę i będziemy, dokończymy. No. To znaczy jaką? Koło atrakcyjną, promocyjną dla firm. Rozmowę przez komórkę za 14,90 zł miesięcznie. Przez ile? Przez 2 lata. Do tego internet za złotówkę miesięcznie. Przez rok. No chyba mnie pani złowiła. 800-800-200. Zadzwoń, wejdź na media.pl lub przyjdź do salonu. Przyjdę. No potem to wiesz, to nie wejdzie. Zdrowie ekspert, miejscowy.
telewizory z dużym ekranem, taniej nawet o 500 zł. Także po co nam te reklamy, po co? Dramat małych dzieci. Jak poradzić sobie z tak wymagającą miłością? O tym w rozmowie Luizy Bobut. O tej książce porozmawiamy... Radio Conchita. Dlatego, że dziś, 25 marca, jest Dzień Świętości Życia. Wczoraj... O, Dzień Świętości Życia dzisiaj jest, widzicie Państwo. A książka no. O życiu traktuje. O życiu trudnym. Za sprawą trudnych decyzji, przed którymi tak. Rodzice, którzy nagle dowiadują się, że z jednej strony Radio Conchita. A z drugiej strony, no właśnie, co? Tragedia, dramat, szok, że to dziecko jest chore albo bardzo chore. To rzeczywiście, oczywiście to nie jest tak, teraz że to się sprowadza tylko do... No to teraz to proszę już odrodzić się, więc to po prostu miłości do życia, jest takiego zachwytu nad tym życiem, takiego po prostu zwykłego, maksymowo. Napisałam taką książkę, która weryfikuje życie w różnych tych przyjawach. I tam bohaterką jest też osoba starsza, która... No, dzisiejszy świat tak naprawdę nie miał dla mnie szczególnej oferty. Tymczasem rodzina postanowiła z tym kobietą walczyć z innymi lekarzy. Udało się im zabrać do domu. Wracając teraz do tego pytania o dramatu, dylematu, trudnej historii, to rzeczywiście jest tam kilka takich historii, że rodzice dowiadują się, że dziecko będzie chore. Każda historia jest inna. Mamy też mamę, która jest bardzo chora i dziecko jest zdrowe, a mama ma dwukrotnie zapalenie strzewne i walczy o to swoje dziecko z takim po prostu, no jak różnica, tak? Generalnie tam kolejne operacje, kolejne zapalenia się wydają, infekcje. A ona cały czas tylko myśli o tym dziecku i co z dzieckiem, czy dziecko przeżyje, tak? I to też w tym dzisiejszym świecie wcale nie jest takie oczywiste, ale rzeczywiście, że w tych przypadkach, gdzie rzeczywiście... No, chcemy ten kot do końca, w tym banku VIP-u. A, to żeście jeszcze nie rozgryźli? Nie, nie, bo mi w tym buwie te babki nie pomogły, bo ona mówi, to są jakieś podwójne konta i po prostu...